Dariusz Gnatowski odszedł 20 października 2020 roku. Aktor trafił do szpitala w ciężkim stanie. Mężczyzna miał zapalenie płuc oraz problemy z oddychaniem. Lekarzom niestety nie udało się go uratować. Bliscy oraz fani aktora byli zrozpaczeni, ponieważ zmarły miał tylko 59 lat. Zobacz też, Bartosz Żukowski, czyli Walduś Kiepski już się ogarnął. Oto, jak teraz wygląda. Pogrzeb Dariusza Gnatowskiego odbył się 3 listopada 2020 roku. Mężczyznę pochowano na cmentarzu podgórskim w Krakowie. Miejsce grobu nie jest przypadkowe. Z tym miastem Dariusz związany był jeszcze na studiach. Później tu pracował. Ostatnie lata swojego życia spędził w podkrakowskim Gorzkowie niedaleko Wieliczki. Ciało mężczyzny zostało złożone w rodzinnym grobie. Bliscy aktora wyryli na nagrobku imię, nazwisko a także daty, urodzenia i śmierci. Nie zdecydowali się jednak na dodanie żadnego detalu, który mógłby sugerować, iż Gnatowski był bardzo lubianym aktorem. Ostatnio zdjęcie grobu Dariusza Grantowskiego pojawiło się na profilu Instagramowym, zasłużyli na pamięć. Można na nim zobaczyć, iż pojawiła się misa z niewielkimi roślinami. Obok miejsca pochówku Gnatowskiego rośnie dzika róża, która jest jedynym barwnym akcentem w okolicy. Próżno jednak szukać całej masy zniczy, co jest częstym widokiem na grobach innych znanych osób. Pod postem ze zdjęciem grobu serialowego Boczka pojawiły się komentarze odnośnie wyglądu na grobka. Niektórzy uznali, iż jest on nieco zaniedbany. Byłem ostatnio na tym grobie. Trochę zaniedbany, strasznie zniszczony. Kiedy ktoś inny napisał, że grób Gnatowskiego jest strasznie zniszczony jak na trzyletni nagrobek, właściciele profilu odpowiedzieli: Nagrobek nie ma trzech lat, ma dużo więcej. Gnatowski jest dochowany do innej osoby już pochowanej w 1994 roku. Zobacz też: Marzena Kipiel, sztuka tłumaczy koniec serialu. Odeszli wspaniali ludzie Bartosz Żukowski o szokujących warunkach swojej pracy, czołgam się i tarzam w odchodach Piotr Cyrwus żałuje, że nie pożegnał się z Dariuszem Gnatowskim. Wzruszające wyznanie Barto Żukowski błaga fanów o pomoc. Walduś Kiepski sam nie daje rady zdjęcie Andrzej Grabowski i Dariusz Gnatowski.